Cześć, witajcie. Dzisiaj powiedziałbym, że będzie taki odcineczek zachowawczy, w którym pokażę, co kupiłem na kolejną wyprawę, żeby zwiększyć jej komfort i bezpieczeństwo, a także znajdziemy różnicę najbardziej istotną dla mnie między dwoma nożami. Zapraszam. Zaczynamy. Próba będzie tylko jedna. Wszystko powinno być, myślę, w porządku. Jedyne, czego się obawiam, to odgłosów, jakie może wydawać moja psinka. Możemy usłyszeć jej dreptanie, tudzież szczekanie, bądź też inne zachowania. Proszę Was o wybaczenie za to. Zamówiłem sobie taką oto rzecz w piątek, w zeszłym tygodniu, w czwartek dokładnie w nocy. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dostałem SMS-ka, że już towar przyszedł, to też udałem się po niego i tak to wygląda. Mamy tutaj, już Wam pokazuję co. Otóż taką oto rzecz. Są to raczki zakładane na buty, na takiej gumce. Ostatnio wybrałem się na Babią Górę i bardzo mi zabrakło właśnie takiej rzeczy, to też zamówiłem sobie takie raczki i zaraz tutaj je ocenimy, gdyż chciałbym się jeszcze wybrać na jakieś wycieczki. Wszystko bardzo ładnie zapakowane, to jest dość porządna rzecz, niedużo się tu może ukruszyć, rozbić czy też inne takie rzeczy. O, taka karteczka jakaś reklamowa z instrukcją, jak założyć je na buty. Opis, o, jest również po polsku na samym początku. Czytałem oczywiście opinie przed zamówieniem i były bardzo pozytywne i było ich bardzo dużo. Tak to wygląda. No, jestem niesamowicie szczęśliwy, że zamówiłem te raczki z jednej podstawowej przyczyny. Otóż moje buty wyglądają tak. Trochę je tam umyłem, nie za bardzo. W każdym razie są bardzo mocno zniszczone życiem i nie nadają się na 100% już na wycieczki w góry. Ale postanowiłem za pomocą tych raczków dać im niejako drugie życie. Oczywiście te buty bardzo mocno polecam. Mają one ponad 2 lata. Tyram je praktycznie na co dzień i w zimie i w lecie, więc uważam, że to jak wyglądają, to i tak jest coś wspaniałego. W ostatnim tygodniu zdarzyło mi się też stać w nich w wodzie ponad linię podeszwy i nie dostała się do buta ani kropelka cieczy. I tak jest, odkąd mam te buty. Także bardzo je mocno polecam. Prawdopodobnie kupię drugie takie same. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłem? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Nie wiem do końca, jak to się ubiera, ale z tego, co kojarzę, to chyba od przodu w ten sposób. O tak. I później tutaj ten tył. Czy to będzie proste, czy to będzie nieproste? Tak to wygląda. I za jedyne 90 zł plus przesyłka, czyli 100, mam coś takiego na te moje butki, co naprawdę uważam zwiększy moje bezpieczeństwo w górach, a mam zamiar jeszcze w tym roku się na wycieczkę wybrać. O, i tu się to zapina. Tak. Voilà. Pięknie. Pięknie, uważam, że pięknie.
to się jeszcze tutaj naciągnie, ale to oczywiście jak już buty będą na nodze i na pewno konkret, kolce konkret. Miałem wcześniej podobne raki, ale uległy zniszczeniu już na pierwszej wyprawie. Te wyglądają dużo bardziej masywnie, także myślę, że tak nie będzie. Powiem kilka słów, jak już będę je testował o nich. W każdym razie na dzień dzisiejszy wygląda to w ten oto sposób. Voilà! Dobra, teraz przejdziemy do tematu noży. Otóż zakupiłem sobie wczoraj nóż. Taki nóż zakupiłem, taki nóż miałem. I moja kochana małżonka, którą kocham nad życie, jest najwspanialszą kobietą na świecie, pozdrawiam, zapytała się, po co mi ten nóż, skoro mam ten nóż. I zawsze ten nosiłem w góry. Otóż już odpowiadam na forum. Różnic tutaj moglibyśmy znaleźć pewnie mnóstwo, każdy inne, ale jest jedna podstawowa, dla której zakupiłem ten nożyk. Ten oto nożyk waży 150 gram, a ten oto nożyk waży 330 gram. To wszystko. Jak ktoś idzie sobie z plecaczkiem na morskie oko i ten plecaczek waży powiedzmy 5 kg, nie będzie dla niego różnicy, czy waży 5 czy 7, a przynajmniej nie będzie większej różnicy. Ale jak udajemy się na długą wędrówkę, gdzieś powiedzmy w gorsze warunki, gdzieś gdzie pokonuje się większe wzniesienia i tak dalej, ta waga ma ogromne znaczenie. Po co ogólnie jest mi nóż w górach? Otóż dla komfortu. Z tego noża skorzystałem dosłownie kilka razy. Zazwyczaj to było krojenie konserwy na kanapki i to wszystko. Ale mimo wszystko sprawia on, że czuję dzięki niemu większy komfort. Dla takiego komfortu noszę jeszcze na przykład takie krzesiwko, które prawdopodobnie też nigdy mi się nie przyda. Mam taką nadzieję, chyba że będę chciał sobie, nie wiem, specjalnie sam dla siebie przetestować. W innym przypadku mam nadzieję, że nigdy z tego nie skorzystam. I z tych noży prawdopodobnie też nigdy nie skorzystam w innym celu, jak tylko po to, żeby sobie gdzieś tam bułeczkę rozkroić i coś takiego. Ale komfort psychiczny jest bardzo ważny. Na przykład moja już wspomniana małżonka płaci praktycznie wszystkie rachunki domowe na pół roku do przodu. Nikt nie wie po co, nikt nie wie dlaczego. Przecież nie wiem, mogłaby te pieniądze trzymać na koncie bądź włożyć do koperty. Nie, ona woli płacić na pół roku do przodu. Daje jej to komfort psychiczny. Skoro tak, no to nie trzeba jej tego bronić. Wszystko w tym temacie. Dzięki za dziś, pozdrawiam.